Cześć wszystkim. Przed wami Monster Hunter World na peceta. Będę starał się z tej gry robić gameplaya. Więc odcinki będą się pojawiać, mam nadzieję, od między środą a piątkiem. Środa, czwartek, piątek możliwe. Więc zaczynajmy. Rozpocznij grę. Od razu mówię, że to pierwszy raz nie miałem z gry, z grą styczności. Więc oglądajmy. それではこれより 新大陸に向け出航する。 Ale grafika jest bombowa. Flashbang! Most Hunter. Jesteśmy na jakimś statku. Najwidoczniej. A tak go ciąłem, tak go. Fajny nazw ten. Jakaś wiesz, ten łuk? Nie, kusza. Łuk. Jaki kotel fajny. Oho. Co, idziemy zarwać? Nie. もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？たくさんやだよ、プシュッと。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？うわ、キグ。俺たちもなんだ。 Na, namaję osobę te kreo. Miau, to fakt. Okej, okay, dobra. A teraz sobie stworzę tu postać, a później jakoś, nie wiem, przy przeróbce filmiku po prostu to jakoś przyspieszę, więc widzimy się lada moment. Before you go and walk away,
Dobra, stworzyłem postać, więc lecimy dalej. Zobaczymy, co tam będzie. O, toast. O, jaki fajny. To już się nawaliła. あんたは新大陸に交流の秘密があると思う。調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5期団の派遣で、交流あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば、推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなた、パートナーとはもう会った？ To dziwne. Co ona robi? わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。 Aha. Czyżbyśmy już dotarli do lądu? Do lądu to to daleko. Prawie jak Titanic, historia z Titanica. Dawaj, swinaj ta się. Żeby kot nie miał pazurów, nie? I spada. Jak dostał. Oj. I na główkę. Widzę, że twarde lądowanie. Dawaj, budzimy się. Co to w ogóle jest? O, widzę nasz statek. Dobra. Wow. Ta gra naprawdę ładnie wygląda. Dobra, lecimy. Ups. A. Kurde, jeszcze Spider-Man, ty. A gdzie reszta załogi? No właśnie, widzę, widzę. Nie odpływaj bez nas, ty! Czekaj! Aha. Okej. Okay. Ciekawe mi, gdzie ten statek w ogóle poszedł. Poszedł. Pa jak skacze, pa. Dasz sobie radę. Nie wiem dlaczego, ale urywa od czasu do czasu te dźwięki. W sensie, no... Jak ktoś coś mówi. Ech. Aha, tego nie powinno być. Takie przenikanie przez postacie, ale dobra. Najwidoczniej za wolno jest. No, dawaj, dawaj, dawaj. Taki ptaszków się boisz? Proszę cię. Co to jest?
Skąd? To nie ja. Snajperinio, kurde. Aha, leć wybawiciel. No, nasik. Co to w ogóle jest? Jakiś golem? Dziwnie to wygląda. To jest całe? Wow. Ta blizna nie jest taka zła. To coś pływało i nagle na nie... Na to wpadli, czy jak? Tam paszczę miało tam. Twory do lądowania znowu. Okej, wczytuję się. No, pierwsze wrażenia są dosyć pozytywne. Jak na początek. O. Co to zastygnie i pójdzie spać, czy jak? Sam bym chciał wiedzieć. Fajny obóz przy tym potworze. Uda się do kwatery głównej komisji badawczej. Okej. Otwórz za mnie mapę. Dobra, jesteśmy tutaj. Gdzieś tutaj, okej. No trochę drogi mamy. Uda się do kwatery głównej komisji badawczej. To lecimy. Ale gra jest naprawdę ładna. Co jest? Muszę chyba sensitivity zmienić. Jak najbardziej. Dam na 60. Come on. Okej. Dobra. Sprawdźmy teraz. Może nawet za dużo dam. Ładny ten świat. Od razu mówię, że wszystko na ultra. Zależy jak to po renderowaniu będzie wyglądało. Ale już nagrywam 17 minut, dobra. Jeszcze mamy 13 minut. Patrz, kwatera główna komisji badawczej. No dalej, ruszajmy. No chyba, że właśnie dojdziemy do tego miasta. I gdzieś tam właśnie przerwę nagrywanie. Zobaczymy. Dobra, lecimy. A poza tym tak robienie postaci mi trochę zajęło. Żeby dotrzeć do kwatery głównej musimy. Ciekawe. Aj, to przenikanie boli. Dobra. Co u nas powiadasz? Dobra, lecimy dalej. Iść naokoło? Czego? Jak iść naokoło? Aha. Tutaj, dobra, tędy, okej. Okay. Spróbujmy. Ops. No i co? Spoko. Przeżysz się przez pnącza. Fajna dosyć ta animacja w ogóle tego. Spoczka. No i dobra, co teraz? Takie same moje wrażenia jak ona. Wow. Aha, to raczej nie będzie przyjemne. Stworzonka.
Ale masz piękne ząbki. U dentysty chyba były ostatnio. Dobra, otoczy nas. Więc co teraz? Walczyć, masz broń, musimy się ukryć. Dawaj tędy? Pośpiesz się i tędy. Co tędy? Ukryj się i poczekaj, aż będzie bezpiecznie, uda się. Ale gdzie mam się ukryć? Co pośpiesz się? O, spacja, dobra. A i jednak mnie zobaczyły, ty. Co, że tutaj? A, do niej może. Ukryłem się? Serio? Dobra. Lecimy dalej. Idzie nagle. Uciekły? Co? Aha, i tutaj tej co? Albo zbugowana, albo coś nie. Wow. Jak się, co? O, dobra. Hop. Jak skoczył. Dobra, zobaczmy w ogóle, gdzie jesteśmy. No dobra, to zaraz ten. Okej. Ale to wszystko ładnie wygląda. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę. Coś tu jest. Ptaszki jakieś, kurcze. Coś... Aha. Okej. O, patrz, gówno. O, jakie. O, znowu będzie wąchać. O kurde. No bez miecza to... Szkoda. Za bardzo nic nie zrobimy. Chociaż jakiś sztylecik mamy. Oho. Jakiś garn przyleciał. Fajny mieczyk ma. Okej. Do bramy. Jakiej bramy? Bramy w ogóle nie ma. Halo. Dobra. A, tutaj jest. Okej. Okay. Co to? Biegnij. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Auć. Prawie byłby naleśnik. O kurde. Tego jak ten brał. Ale że taka brama ich powstrzyma, nie? Po prostu... To jest zabawne. Z takim ogonem by, wiadomo, zmiażył to. A już nie mówię, jakby szarżował na nią. No. Już myślałem, że coś się zacięło. Dobra, jesteśmy w mieście. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jakieś wizaże, kurde. Tenen no mongama yo kugutta sosaki. Koko ga chousadan no kyoten, Astera da. Chousa kyoten, Astera. I jak to tam się wzięło, to ja nie wiem. Gokiran wa zeiin touchaku shiteiru. Omae tachi ga saigo da. Oho, tak zawsze ostatni. O, jest i rudzielec. No pewnie, że tak. Dobrze.
Pewnie zostali na statku. Cykosz. Zaraz orgazm dostanie. Dzidzia. Nie chciałem angielskiego brać, bo jakoś japońskie lepiej mi do tego pasuje. A już w ogóle język gry to jest porażka. Nie wiem, że tutaj dotrzesz. Gdzie są dialogi? A? Aha, oczywiście spodziewałem się zobaczyć tam waszą dwójkę. Gildia zachwalała każdego z was z osobna. Pomyślcie, ile możecie osiągnąć jako drużyna. Że co, że ja z nią? Zanim zapomnę, szukał cię twój włochaty przyjaciel. O, mój Rudy. Może wyrzuciła niedawno biedaka na brzeg. Idzie rozejrzeć się po Asterze na posiedzenie. Wezwie cię dźwięk rogu. No ruszaj. Okej. Okay. Kole szkota. Okej, gdzie jest mój koteł? Chcę mojego kota. Rozumiem, że mam za nim iść z dołu zespołu polowego. Wow. A myślałem, że to już kuźniam, ale w sumie gdzie jest piec i te wszystkie te sprawy. Dialogi ucina, nie wiem dlaczego. Dawno temu. Chyba muszę sensitivity zmienić gdzieś tak do 55, co mi się tak staje. Okej. Okay. Właśnie o tym mówiłem. Tak, pewnie. Leciałem od razu do pieca. Przeczyść komin. Parno. No i co? Gdzie jest mój kot? Palisz się tam? Kocie, palisz się? Niby nie ma nic. Kota też nie widzę. Też się martwię. Okej. Co, skoczy na mnie? Przytuli się? Znowu w piecu, tak? No na pewno. Albo się gotuje już, wiesz. Widzieliście tam tego kota na beczce? Opa. Wie gdzie najlepiej się tulić. Pewnie. O, teraz są dialogi. この長きにわたる調査の決着が期待できる。
Tamten jak siedzi. Dlaczego moja postać nic nie mówi? Mogę za nią mówić? Tylko ten kot jest większy od tego dziadka. Co to? Mój kotem miał jakąś dziwną broń, co to było? Sami tam przyciągnąłeś? Przypatrzmy się temu problemowi z Jagrasami, ale przede wszystkim załatwmy ci broń, o. A to, że masz skrzynię z wyposażeniem. Chodź, zaprowadzę cię. Okej. No to jeszcze niestety musimy za nim pójść. Okej. To co? Ale żeśmy się nachodzili? Dobra, z niego broń. Dobra, ale co ty w ogóle? To wiosło? Nie, jakaś szufla. Okej. Nieważne, twój pokój. A tu mam już własny pokój, super. A klapnij sobie. Wyposaż się w broń ze skrzynki na przedmioty, dobra. A tego tak? Z dupę se wyjął. O kurde. Z dupy se zadzwoń. Ci trochę sprzętu w tej skrzynce. Okej. Ej, nie zdążyłem przeczytać. Hallo. Ale dobra. Zmień wyposażenie przedmiotu w skrzynce. Zmienię. Otwórz film. Zaś miecz i tarcza pozwalają zasypać wroga szybkimi seriami mobilnych ataków. Ciężkie łukodziałko jest nieporęczne, ale strzela potężnymi pociskami i tak dalej. Wybierz dowolną broń i ruszaj w teren. Kiedy wyekwipujesz już broń, możesz porozmawiać w swoim pokoju z gospodarzem, by odwiedzić obszar treningowy. Możesz tam ćwiczyć z wybraną bronią, ile tego dusza zapragnie. Zobaczmy filmik. O, ale mówi... Pier papier. Okej. Zestawy pancerza składają się z 5 części. Każda z nich zapewnia określoną ochronę i daje ci dostęp do umiejętności wyposażenia, które pomogą ci podczas łowów. Możesz łączyć je w dowolny sposób, dostosowując swój pancerz do swojego stylu gry. Naciśnij 1-2, aby zobaczyć atrybuty i umiejętności swojego wyposażenia. Możesz zapisywać zestawy wyposażenia, by szybko przełączać między ulubionymi kombinacjami elementów wyposażenia. Okej. Co? Okej. Dobra, ale to na tyle. Więcej będzie w następnym odcinku.
ponieważ nie chcę, żebyście oglądali niepotrzebne, nie tracili niepotrzebnego czasu na te bezsensowne rzeczy. Muszę to najpierw sam ogarnąć, a później właśnie pokażę wam wszystko w następnym odcinku, także siemano wszystkim, czołem!